Dobra, cześć, jestem Marcin, pracuję w Akcji Demokracji. Nie wiem, czy słyszeliście o Akcji Demokracji? Kto słyszał? Okej, okay, około 1% sali. Chcielibyśmy w tym roku dotrzeć do 1% populacji Polski. To, co robimy, to jesteśmy taką organizacją, startupem, który chce zrobić zmianę w Polsce w kierunku progresywnym, czyli jest to taka filozofia, w której chcielibyśmy, żeby w długim terminie jak najwięcej ludzi żyło w świecie, który jest trochę lepszy dla nich i byli w lepszej sytuacji. Jest to przeciwne do podejścia, w którym w krótkim terminie chcemy małej ilości osób dogodzić. Zajmujemy się takimi tematami właśnie jak środowisko i ekologia, sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, prawa człowieka oraz ostatnio też państwo prawa. Nasza filozofia jest też taka, że chcielibyśmy zebrać ludzi, którzy żyją w Polsce, którzy mają podobne kierunki i poglądy, choć mogą na przykład być zainteresowani tylko i wyłącznie środowiskiem albo tylko i wyłącznie prawem człowieka, i połączyć zasoby, jakie oni mają, w taki sposób, żeby jakaś z tego zmiana wyszła. Czyli jeżeli na przykład mamy człowieka, jeżeli ja sobie jadę tramwajem, sobie myślę, kurde, wkurza mnie, że Szyszko wycina drzewa, nie? To nic z tego nie wynika. Natomiast jeżeli zbierzemy ileś 10 tysięcy takich osób, no to te opinie, które pojedynczy nic nie znaczą, możemy połączyć w coś, co może naprawdę nagłośnić sprawę albo może wywrzeć nacisk na kogoś. Podobnie robimy na przykład z takimi zasobami jak obecność w jakimś miejscu. Na przykład możemy skorzystać z tego, że jakiś człowiek gdzieś jest i może coś zobaczyć albo ma do czegoś kontakt. Podobnie możemy wykorzystać pieniądze ludzi, czyli ludzie mogą się zrzucić na coś. Możemy ludzi razem zebrać na demonstrację, możemy ludzi poprosić na przykład o masowe pisanie maili do jakiegoś decydenta. Na przykład tutaj w tym przypadku powiedzieliśmy ludziom, napisz do prezydenta Dudy, w jakiej sprawie wyraź swoje zdanie. Staramy się też nie działamy tylko online. Czasami w naszych kampaniach stosujemy poza metodami online również działania offline, czyli na przykład zrobiliśmy wielką demonstrację przeciwko CETA. Otworzyliśmy też platformę Nasza Demokracja, która pozwala już ludziom niezależnie robić to samo, co my robimy w Akcji Demokracji, czy tak jak my tworzymy nowe kampanie w jakichś sprawach i próbujemy ludzi zaangażować na różne sposoby, tak na tej platformie każdy może założyć swój apel albo zorganizować swoje wydarzenie i my tych ludzi wspieramy. No i teraz jesteśmy organizacją zewnątrz kampanijną, czyli zatrudniamy ludzi, którzy są jakimiś tam aktywistami, piszą maile, zachęcają i tak dalej, ale mam też bardzo dużo technologii, którą wykorzystujemy do tego, żeby to wszystko ogarnąć. I tutaj jest schemat RD Akcji Demokracji. Generalnie rzecz biorąc, działamy w ten sposób, że oferujemy ludziom różnego rodzaju akcje, staramy się dostosować do tego, zaoferować rzeczy, które odpowiadają ich poziomowi zaangażowania. Oczywiście mamy ludzi, którzy na przykład chcą się zaangażować tylko tak, że na przykład klikną, ok, podpisuję to i nie chce mi się na to poświęcać czasu. Mamy ludzi, więc po prostu wyświetlamy mu taką stronę, ale jak on podpisze, zrobi ten podpis, to potem pokazujemy mu nowe narzędzie, w którym on może na przykład wysłać maila albo na przykład wysłać fax do jakiejś instytucji. Jeszcze co prawda nie robiliśmy takiej akcji, ale również możemy na przykład zbombardować faksami jakąś instytucję, żeby pokazać, że ludziom na czymś zależy. Potem on to zrobi, możemy go przekierować dalej, powiedzieć, dobra, słuchaj, to może się zrzuć na coś. Mamy bardzo dużo tego rodzaju narzędzi, które mogą angażować ludzi w różny sposób i też pobierać od nich informacje. I tutaj to są te wszystkie akcje właśnie. Pisanie, czasami jest na przykład dzwonienie do kogoś, czyli można kliknąć, połącz mnie z moim lokalnym burmistrzem, ja zostanę połączony. To wszystko zbieramy do naszego warehouse'u. Analizujemy to, mamy różnego rodzaju statystyki, a później staramy się z powrotem kontaktować z ludźmi na różne sposoby, czyli korzystamy z Facebooka, korzystamy z e-maili, chcemy zacząć też korzystać z WhatsAppa w tym roku. I staramy się to robić w taki sposób, żeby ludziom proponować rzeczy, które są dla nich w jakiś sposób relewantne. To wszystko stoi na staku związanym bardzo z Rabim. Współpracujemy z podobnymi organizacjami jak my na całym świecie, w Nowej Zelandii, w Kanadzie, w południowej Afryce.
Jakoś tak wyszło, że korzystamy z Ruby, a konkretnie z frameworku Padrino. To jest taki, taki Sinatra na sterydach, niby trochę lżejsze i dziwniejsze od Rails'ów, ale póki co się sprawdza. Poza tym, no tak, w tej chwili myślimy o tym, żeby trochę bardziej przejść na architekturę, w której frontend jest bardziej nowoczesny, a backend tylko i wyłącznie obsługuje API. To, co słyszałem o QuerySQL, szczerze mówiąc, o GraphQL, czy mówiąc całkiem mi się podoba, być może to użyjemy. No i mówiłem też o tym, że dlatego, że szukamy ludzi do pracy, poszukujemy junior takiego full stacka, ale kogoś związanego bardziej z Rubim czy z Pythonem, bo zawsze można taką osobę nauczyć Rubiego. Oraz kogoś też potrafi trochę kodować w JavaScriptie. Więc jeżeli sami jesteście na tym poziomie, jeżeli kogoś znacie, kto szukałby pracy, no to zapraszam. I dzięki. Okej, dziękuję.